Dzień dobry wszystkim. O, ciężka noc. Która to godzina? O, południe. O. Ha, ja sobie robię oczywiście. Już dawno wstałem. Dla wszystkich niedowiarków. 8:14. Wczoraj wam pokazywałem tutaj ten... Co ja na to mówiłem? Lazy River, ale to na to wygląda, że ludzie, którzy mają pokój piętro niżej, mają po prostu dostęp do tego. Czyli tak jakby prywatny taki mini basen. To teraz co do moich planów. Niestety nie będę miał okazji, nie będę miał po prostu czasu zobaczyć, jak ludzie w Kostaryce żyją. Jestem bardzo blisko granicy z Nikaragułą, gdzie też można byłoby zapuścić się i zobaczyć, jak wygląda Nikaragua. Ale mój pobyt tutaj jest na tyle krótki, że nie będę miał sposobności, żeby to zrobić. Dzisiejszy dzień to jest dzień, gdzie mogę zobaczyć, co jest tutaj w okolicy, czyli resort. Resort jest duży, jest dużo rzeczy do robienia. Tak więc to będę dzisiaj robił, a później mam już jakieś takie zaplanowane rzeczy, które są zaplanowane i od tego nie mogę uciec. Jutro będę poza hotelem, będę na zewnątrz, ale to już jest wszystko zaplanowane. To są po prostu rzeczy takie aktywne, jak ziplining, jazda konna, jeszcze coś tam. Już nie pamiętam, jakieś w błocie jakimś coś będziemy robić. Nie wiem, co to będzie dokładnie. No niestety. Jestem z tych osób, które lubią zobaczyć nie tylko to, co jest zrobione dla turystów, tylko też to, co jest wszystko naokoło tak naprawdę hoteli i resortów. Nie tym razem. Więc zapraszam was na wycieczkę po resorcie. Tutaj zjeżdżalnie mają dla dzieciaków. Głównie dla dzieciaków, oczywiście każdy może skorzystać. A co ciekawe, mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja zobaczyć. Z tej góry tutaj schodzą małpy. Małpy oczywiście schodzą z góry, bo liczą na to, że coś im się trafi do jedzenia. Takich jaszczurkowatych zwierząt to się nie boję, ale wszystko co pełza i nie ma nóg, nie znoszę. Z tej strony teraz przyszedłem. Mam nadzieję, że może jakieś małpy będzie widać. Ale na razie... No luck, to się mówi, no luck. Tutaj ciekawe, tam się widać na wzgórzu, takie zielone, położyli jakieś takie... taki materiał specjalny, żeby ograniczyć obsuwanie się ziemi. Jakby ktoś nie wierzył, że są małpy tutaj, to jest tu nawet właśnie informacja. Do not feed the monkeys. Tak jak na Florydzie jest, żeby nie karmić aligatorów, to tutaj jest, żeby po prostu nie karmić małp. Dlatego, że później małpy się robią coraz bardziej zuchwałe. Basen tylko dla dorosłych. Trzeba iść zobaczyć, czy jakieś kobiety się opalają topless. Oczywiście ręczniki, nie trzeba się martwić o ręcznik, żeby spokoju targać, tylko na każdym basenie są ręczniki. Oprócz tego sunscreen i jakiś moisturizer po opalaniu. Górka sobie można położyć na oko. Oto następna sekcja. Tam nie chciałem filmować, bo tam był tylko basen dla dorosłych. Nie chciałem, żeby jakieś gołe cycki były. I oczywiście basen, no bo za basenem, basen za basenem i wszystko się aż tak ciągnie do samego oceanu. Oczywiście jestem na
Oceanie Pacyficznym. Tu jest taki bar, oczywiście dziewczyny jeszcze jest stosunkowo wcześnie, dziewczyny dopiero rozkładają interes. Można sobie przypłynąć, usiąść, zamówić drina. A tam już jest plaża. Oto właśnie jest budynek taki z tym dostępem do tych takich, można powiedzieć, prywatnych małych basenów. No, w sumie jak się wejdzie, tak przepłynie wzdłuż z jednego końca budynku do drugiego. Fajne miejsce tutaj jest. Wygląda to na coś, co... O, jak ktoś chce, oczywiście może sobie coś takiego kupić w sklepie i ci nawet wyślą. Worldwide, czyli skąd byście nie byli na wakacjach. Ale wygląda na to, że przynajmniej dla mnie w tym momencie na dobre miejsce, żeby tu trochę zostać i się zrelaksować. Książki, jakieś do poczytania. Oh, this is... To jest fajne, ze skóry takie. Gift shop. Rika. Ale teraz dobre miejsce, żeby się zrelaksować przez parę minut. Gift shop, taki hotelowy, dosyć spory. Wszystko. Duże ceny tutaj są też dla turystów. Taki kubek. Cena jest w ich pieniądzach. Hej! Okej, to teraz porozmawiam tutaj z kobietą, która pracuje. Jak jest tutaj cena 8990 ich money. To jest, a... Już nie wiem, jak się nazywa. Teraz jestem... Wiedziałem jeszcze wczoraj, jak to się nazywa. Można zeskanować i pokażę cenę. 8990 w dolarach to jest 17,70 dolarów, a w euro 14 euro i 7 eurocentów. Interesujące. Ok, spróbowałem, to jest bardzo dobre. Kawa w białej czekoladzie. Ale co ciekawe, wysyłają na cały świat, jak ktoś chce zamówić przez internet kawę. I tutaj są ceny, ile kosztuje wysyłanie do USA. 15,5 dolara do Europy, no trochę więcej, 75 dolarów. Ale bardzo dobra, bo właśnie teraz próbuję. Bardzo dobra kawa. Bez niczego, bez ani cukru, ani żadnego mleka. Super. Rozmawiałem z dziewczyną w gift shopie, w tym sklepie z pamiątkami i mówiła, że nie spotkała się z turystami z Polski. Głównie to są ludzie z Kanady, ze Stanów Zjednoczonych. Żebym chyba jeszcze nie ten, co najciekawsze powiedziała, to są jej słowa, że bo ja mówię, że no, dużo ludzi z Polski lata do Meksyku. Ja mówię, no Meksyk jest tańszy niż Kostaryka. Tak więc chyba jeszcze nawet w mniemaniu ludzi Polacy nie są do końca tymi turystami, którzy wydają takie większe pieniądze na wakacje. Ale to się zmienia. Na pewno się zmienia na lepsze, że Polacy wybierają, więcej Polaków wybiera te droższe opcje, jeżeli chodzi o wakacje. Meksyk ma tą przewagę, że ma tam o wiele, wiele więcej tych wszystkich hoteli, resortów, no i przez to też wiadomo,
pomiędzy sobą mają, jest większa konkurencja po prostu na rynku, że też ma wpływ na to. Ale Costa Rica ma troszeczkę inne krajobrazy, że tak powiem, inne krajobrazy, inny taki troszeczkę styl też życia jest. Muszę wam jeszcze powiedzieć coś na temat piwa. To jest piwo, Pilsen się nazywa, La Cerveza. A, oczywiście nie może znaleźć, o jest, La Cerveza Rubia. To jest następna marka, Imperial. Ale to, co chciałem powiedzieć, to piwo jest naprawdę dobre. I to jest zadziwiające, że wszędzie, w każdym kraju, w którym byłem, tutaj w Centralnej Ameryce i można powiedzieć w Południowej, to jest centralna tak naprawdę Ameryka, piwo jest dobre. W Hondurasie piwo zarąbiste, w Meksyku piwo jest w miarę okej. Tutaj w Kostaryce piwo jest dobre, w Belize piwo dobre, a w Ameryce do dupy. Jak to jest możliwe, że na całym świecie potrafią robić dobre piwo, a w Ameryce jest taka kaszana? Bo amerykańskie piwo, takie jak Budweiser, jakiś Miller, jakiś, nie wiem, takie najbardziej popularne, jakiś Coors czy coś takiego, jest straszna kaszana. To są takie sikacze po prostu przysłowiowe. Dlatego, jak będziecie gdzieś, zawsze lokalne piwo. A w Ameryce piwo, które jest tak zwane craft beer, też są dobre. Ok, to teraz spróbujemy to piwo. Oczywiście już je piłem, ale lane, nie z butelki. O, wiecie, gdzieś tutaj miałem szklankę. Ok, mam tutaj pustą szklankę. Akurat jeszcze po piwie, jeszcze nie ostygła. Spróbujemy teraz to. Oczywiście nie myślę, że jestem taki łoś, że nie wiem, jak nalewać piwo. Wiem, że potrzeba pod kątem takim i takim, ale po prostu just for show, jak to się mówi. Widzicie, to jest dobre piwo. To jest piwo, które czuć, że się pije piwo, a nie wodę żółtą. Często jest tak, że historycznie tutaj w te regiony przybywali jacyś różni ludzie z Europy i oni na przykład nauczyli ludzi ważyć piwo, czy założyli browarnie. I od tego momentu właśnie ważą piwo, które jest bardzo popularne do europejskiego piwa. A w Ameryce z jakichś powodów, nie wiem, nawet Budweisera wzięli od Czechów i spieprzyli Budweisera. Tak więc nie rozumiem, jak można coś zrobić, wziąć z kraju, który słynie z dobrego piwa i to spieprzyć. Nie rozumiem tego. Ale wydaje mi się, że to po prostu robią te piwa po to, żeby nie wiem, jak najwięcej sprzedać, żeby ludzie musieli to case'ami, całymi skrzynkami kupywać. I piją po 10 piw i później się przechwalą. Jo, to wypiłem tyle i tyle piw. Ja, bo wypijesz 3 piwa czy 4 i tak naprawdę nic nie czujesz, że cokolwiek wypiłeś.